Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Musztu, trzecia część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam, mogą nas Państwo podglądać na portalu tok.fm.pl i dyskutować z nami. Wiele głosów zresztą już jest na Facebooku, ponad 30. facebook.pl/tokfm. Zresztą między sobą Państwo także na tym Facebooku dyskutują na temat tego, co tutaj w naszym studiu się dzieje, o tym, o czym mówimy. A wśród gości Marcin Piasecki, Dziennik Gazeta Prawna, Krzysztof Sobczak, portal Lex.pl, miesięcznik Kancelaria, Paweł Tarnowski, Tygodnik Polityka, Roland Paszkiewicz, dyrektor CDM PKO SA. A nie wśród gości, a właściwie goście, powinienem powiedzieć, bo już więcej gości nie ma. No i jesteśmy przy części zdziwieniowej, ale jeszcze Krzysztof Sobczak coś jeśli można, jakby podsumowanie tej naszej dyskusji o przywilejach i tych wyjątkowo krótkim okresie pracy zawodowej policjantów, żołnierzy, strażaków, wszystkich tych służb mundurowych. I dlaczego tak dzielnie walczą? No, bo walczą o swoje przywileje, które chcą utrzymać. Natomiast warto o tym mówić i powtarzać, mając nawet świadomość, że w tej kadencji to już nic z tego nie wyjdzie. Może na początku przyszłej kadencji rząd wróci, ale warto o tym powtarzać, żeby wbijać nam wszystkim do głowy, że to nie jest walka tych grup ludzi, czy tej grupy ludzi z rządem, tylko walka z nami, wszystkimi pozostałymi obywatelami, którzy tych przywilejów nie mają. Przecież policjanci, żołnierze, strażacy są utrzymywani z naszych podatków. Ja nie mam, jestem za tym, żeby opłacać ich godnie, żeby szanować pracę, ale jeśli przywileje są nadmierne, to trzeba wyraźnie powtarzać. Te przywileje są kosztem naszym, nas wszystkich, którzy nie należą do tych grup, a nie kosztem rządu, bo rząd nie ma własnych pieniędzy. Ale pamiętaj o tym, że argument służb mundurowych jest między innymi taki. Zarabiamy mało, ty jesteś za tym, żeby opłacać ich godnie, no jeszcze do tych stawek wszyscy godnych. Wszyscy uważają, wszyscy. Ci w Lubinie też uważają, że zarabiają mało. No tak, ale tutaj jest troszeczkę jednak inna sytuacja. W związku z czym te emerytury są rodzajem bonusu. To znaczy, jeżeli chcesz zostać policjantem, strażakiem i tak dalej, no to godzisz się niejako na te niskie zarobki, ale jednocześnie dostajesz bonus w postaci tej emerytury na przykład przed 40. Oczywiście, to jest chore. To jest z punktu widzenia interesu państwa lepiej, żeby jednak była bardziej godziwa płaca. No więc, i pracowali do tych 55 lat. Właśnie, natomiast no tutaj jest jeszcze... musi być wprowadzony gigantyczny mechanizm, żeby tych ludzi przekonać. A jak ich przekonać? No, chyba jednak tylko po prostu dodając pieniędzy do pensji. No bo jak inaczej? Niska płaca, bo w tym momencie wszyscy ci, którzy mają, nie wiem, zarabiają poniżej średniej krajowej, bo zarobki z tego, co wiem, w policji, w wojsku są powyżej mimo wszystko, powinni mieć możliwość przechodzenia wcześniejszego na emeryturę. Proszę Państwa, bardzo wiele głosów na portalu Facebook, Roger Weichert, tym cymbałą, czy Roger, nie, to jest pewnie jakiś tam jakiś pseudonim. Tym cymbałą trzeba przesłać świstki z wypłatami większości społeczeństwa i kazać je zeżreć. Przepraszam, ale ja cytuję dosłownie. Może im to uświadomi, że świat nie kręci wokół nich i ludzie mają mdłości, obserwując w ekranach telewizora tak bezmyślną i żałosną pazerność. Ale to o nas, Związkowca. Proszę podawać wynagrodzenia managementu KGHM oraz najczęściej to inny głos pana Tomiego oraz najczęściej spotykaną Jagera. Płacę w zakładzie, a nie tylko średnie. Bartosz Woźniczko. Te wydarzenia odbierają legitymację związkowców do rozmów z zarządem. Związkowcy w przeciwieństwie do prezesa RM potrafią zadbać o interes osób, które składają się na ich pensje. To pan Tom, znowu Jager. Bartek Rocek. Gwarancje zatrudnienia w dzisiejszym świecie to jakiś wymysł z kosmosu. Ciekawe, kto gwarantuje utrzymanie pracy prowadzącym działalność. Chyba tylko ich klienci. Oczywiście, że nikt. Proszę pana, mówiliśmy o gwarancjach zatrudnienia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej na 10 lat. To jest wszystko chore. To przypomnijmy, że w firmach energetycznych już jakiś czas temu sobie wywalczyli i obowiązuje taki system. Mm-hmm. Jeszcze dłuższe czasami, 15-letnie, także, no ale to ktoś się na to godzi niestety, to jest taki trade-off, coś za coś, prawda, czyli no spokój w cudzysłowie na zakładzie. W takim momencie państwo. Nie, dokładnie tak, no ale tak Bosia jak mówię, nie ma co się dziwić, że kolejni walczą, jeśli widzę, że poprzednim udało się to załatwić. Gosia Kiszkiel, gdy słyszę hasło KGHM, to mam takie skojarzenia. Ogromne pieniądze, wspaniałe polityczne synekury, zarząd, który od czasu do czasu przyznaje sobie premie i podwyżki, zapominając o załodze, no ale wtedy załoga przypomni, że też chce podwyżek. A wtedy dochodzi do przedstawienia pod tytułem negocjacje. A to Polska właśnie.
No, bardzo ciekawe. Pan Zamoj Sky, panie Tadeuszu, sam pan o tym niejednokrotnie wspominał, że średnia płaca to tylko statystyka. Ile osób musi zarabiać 4 tysiące, by prezes i cała reszta mogła zarobić po 50 tysięcy, a średnia płaca wynosiła prawie 9 tysięcy złotych. Nie popieram metod, ale rozumiem rozgoryczenie. No mówiliśmy o tym, że to jest średnia te 9 tysięcy, a to znaczy, że są tacy, to nie tylko kwestia zarządu, bo zarząd kilkuosobowy no nie zawyży tak średnią załodze kilkutysięcznej. No tutaj to znaczy, że pracownicy normalnie zarabiają także grubo powyżej tych 9 tysięcy, czyli można zakładać, że... A ci mniej zarabiający po 5 na przykład. No kiedyś, kilka lat temu była historia o tym, jak kierowca prezesa KGHM-u zarabiał. No tak, no to stąd ci wzięli, no słuchajcie, i tam sekretarka 40 tysięcy, no stąd ci wzięły te kominówki, no to tu afera się zrobiła właśnie, to było związane także z KGHM-em i także z płacami samorządowców, bo wiem, prezydent miasteczka jakiegoś tam powiatowego także zarabiał kilkakrotnie więcej niż prezydent Rzeczpospolitej, jak samorządowcy sobie ustalali te płace i stąd weszły kominówki, no stąd ograniczenia o wysokości płac do 6 średnich krajowych. EKG. Panów zdziwienia, proszę bardzo. Mnie zdziwiło to, jak musiałem załatwić sprawę w sądzie hipotecznym. Złożyłem, prawda, wniosek, zakupiłem znaki opłaty sądowej, ale dowiedziałem się jeszcze po tym wszystkim, że muszę pojechać do Urzędu Skarbowego, zapłacić od tego podatek. Znaczy od tej czynności, nazwijmy to, czyli no muszę się tam udać. No i okazało się tak, że podatek, cała sprawa zajęła mi 3 godziny prawie, żeby to załatwić. Podatek wyniósł 19 zł. Musiałem wypełnić 3-stronicowy PIT. I teraz tak, od sierpnia bilet, jeśli chciałbym dojechać tam autobusem, tramwajem, nie prosto, bilet dzienny będzie kosztował więcej niż ten podatek. Mhm. Nawet to, że pojechałbym samochodem, to a też bym zakosztował kilka... A w koszt tego biletu wrzucić i nie zapłacić tego podatku? No nie, niestety, jako osoba fizyczna, niestety. Chodzi mi o to, że ja miałem wrażenie, poprzednio taką rzecz załatwiałem kilka lat temu i miałem wrażenie, że jak wydaliśmy kilkadziesiąt milionów pewnie złotych na wszelkiego rodzaju diety posłów za pracę w komisjach, przyjazne państwo, jedno okienko i nie wiadomo co jeszcze, ekspertów i tak dalej, to tego typu rzeczy, tego typu absurdy już nas nie dotyczą. A słuchał pan naszej audycji wczorajszej, proszę pana? No niestety, akurat załatwiałem sprawę w Urzędzie Skarbowym. No właśnie, to by pan się dowiedział z naszej audycji, że wypłata zasiłku z jakiegoś świadczenia społecznego w wysokości 50 zł kosztuje podatkowi 100 zł. 100 zł. Tak, to zna pan. Mówię, 19 zł najprawdopodobniej nie zbawi budżetu. Wczoraj komentując budżet, pan premier powiedział tego, że on chce, żeby to wszystko, co się dzieje, nie bolało Polaków. I ja tylko w takim razie apeluję do tych, którzy tworzą to prawo, że nie tylko sama stawka boli i podatki, jakie płacimy, ale również druga rzecz, w jaki sposób to robimy, a trzecia rzecz, na co w końcu te pieniądze idą. I nie ma sensu się zajmować tylko i wyłącznie jedną rzeczą, tylko żeby nie bolało ze względu na to, ile płacimy. No, żeby nie bolało, to niekoniecznie tak musi być. A propos niskich podatków. Nie da się chyba. Ja taką anegdotę państwu opowiem. To było wiele, wiele lat temu, z dwadzieścia kilka lat temu. Leżałem w szpitalu i leżał obok mnie taki człowiek, którego koń kopnął i miał złamaną nogę. I lekarz przyszedł i pyta, no jak tam pan się czuje? Boli, boli? On mówi, no boli, panie doktorze, boli, strasznie boli. A, widzi pan, musi boleć. Także nie wiadomo, dlaczego to pytanie zadawał, skoro wie, że nasz redaktor musi... Piasecki powie o bolesnych sprawach, czyli o podatkach. To właśnie bolesnych jak bolesnych, dlatego że ja również płacę pewien ciekawy podatek. Jest to podatek rolny, gdyż posiadam taki maleńki ogródek, gdzie jest trawniczek i zostałem obciążony podatkiem rolnym. To jest wysokość 3 zł rocznie, płatne w 4 ratach. Dostaję korespondencję. Jestem polecony z potwierdzeniem odbioru za 7 zł. Kilka razy rocznie, żeby opłacić tam właśnie te raty po 50 groszy. Ale... A pan jest moim ziomalem, zdaje się, tam gdzie, też we wsi gdzieś obok pan mieszka. Tak. Piaseczyńska wieś. A czy pan też jest rolnikiem? No ja nie, ale moja żona teraz jest rolniczka. Natomiast jeżeli chodzi o podatki, to też przyznam, że zdziwiło mnie, chciałem pójść z duchem czasu,
I za nie namowo- zapłacić podatki. Zapłacić, ale w sposób nowoczesny, czyli przez internet, wypełnić PIT-a, rozliczyć się i tak dalej. No, przyznam, że spędziłem nad tym internetem dużo więcej czasu niż wypełniając klasyczny PIT, licząc i wypisując te formularze. No nie chciało działać. Nie chciało działać i to bym powiedział przez 3 dni z rzędu. Później dopiero przeczytałem w doniesieniu. Panie redaktorze, zastępca naczelnego dziennika Gazety Prawnej, no muszę panu tutaj powiedzieć, że no coś to widzę, czarno to widzę. Ponad 1 000 000 osób, nie proszę pana. No właśnie. Milion osób sukces, tak? wysłało, a pan, czyli pan, proszę pana, jakby nie dorosł. Nie dorosł. Znaczy, to oczywiście pozostaje poza wszelką możliwością, że nie dorosł. Ale panie redaktorze, pan się myli. Gdyż Ministerstwo Finansów, jeżeli chodzi o rozliczanie PIT-u przez internet, to znaczy tak, po pierwsze przyznało, że się serwery zapchały i mogłem tego PIT-a nie móc wysłać. Ach, rozumiem, ale wypełnić pan zdołał. Wypełnić zdołałem, natomiast... No, słowo czytane nie jest panu obce i jakoś pan to rozszyfrował i pisane też nie. A po drugie, z przykrością muszę stwierdzić, że posługuje się pan niestety w pewnym sensie błędnymi danymi. Dlaczego? Dlatego, że ten 1 000 000 rozliczających się przez internet no, jest pewną taką statystyczną, bym powiedział taką, no może nie manipulacją, ale pewnym nadużyciem, dlatego, że to nie 1 000 000 podatników, ponad 1 000 000 wysłało te PIT-y, tylko to są wszystkie PIT-y, jakie dotarły do Ministerstwa elektronicznie. Wszyscy podatnicy, jacy się rozliczyli drogą elektroniczną, czyli zostali to wliczeni na przykład małżonkowie, którzy wysłali jednego PIT-a, czyli PIT-ów wysłanych było poniżej 1 000 000, i tutaj niestety nie ma sukcesu, ale podatników było powyżej 1 000 000. I teraz jest sukces. I to jest sukces. Ale, czyli pytanie, czy sukces jest prawdziwy? Ale nie może być rozliczany przez e-PIT-y. Przez internet. Znaczy ten podatek rolny, bo to jest podatek. A pan mówi taka, o tym, o czym mówił Marcin Piasecki, natomiast PIT-y, tak, oczywiście. Nie, i to nie, też nie wszystko. Nie, ja właśnie nie chciałem rozliczyć swojego własnego PIT-a. A nie, podatek rolny to jest papierkowy robot. Nie, to jest przekaz się wysyła, przez internet można przelew. Tak, ja przelewam. A nie, tutaj zwykłego PIT-a nie dało system nie dał wysłać. Ale nie, słuchajcie, nie wybrzydzajmy. Jest sukces, trzeba powiedzieć sobie jasno. W ubiegłym roku postęp były te 200 tysięcy, no jest postęp. No jest postęp, no spokojnie, no spokojnie. Ludzie się przyzwyczają, dowiedzą się, nauczą się spokojnie. Ministerstwo Finansów dostawi serwery. Tak, pan się nauczy też, w przyszłym roku już panu to lepiej pójdzie, spokojnie. I to jest dobry kierunek. Idźmy tą drogą. EKG. Krzysztof Sobczak. Obaj moi przedmówcy podprowadzili ten temat, który ja chcę wywołać, mianowicie jakość prawa w Polsce. Rzeczywiście kolejne komisje, tam wielkie były nadzieje wokół komisji Sprawne Państwo, nie za wiele z tego, tak prawdę mówiąc, wyszło. Miało być wiele tych uproszczeń, nie upraszcza się. Prawo jest ciągle skomplikowane, ciągle złe. Wczoraj u prezydenta była takie spotkanie ekspertów, którzy właśnie ubolewali nad ten temat, a mnie się to skojarzyło z takimi co parę dni pokazującymi się w prasie artykułami, gdzie autorzy ubolewają, że rząd nie wykonuje swojego programu legislacyjnego. Tam czytamy, miało być tam w ramach jesiennej, czy wiosennej, czy jakiejś tam ofensywy legislacyjnej 100 ustaw, a uchwalono tylko 30. No granda, rząd się nie wywiązuje. A ja wtedy mówię i bardzo dobrze, i niech się nie wywiązuje, ponieważ ustaw w Polsce mamy za dużo i już mało kto się w tym łapie. I podam tutaj, sięgnąłem wczoraj tak słuchając tej dyskusji, przypominając sobie te publikacje, spodziewam się, że następne się ukażą w najbliższych dniach, że gdzie te ustawy, co rząd miał uchwalać, że w 90 roku ukazało się w Polsce ukazały się 92 dzienniki ustaw, pozycji, czyli aktów prawnych, które zostały uchwalone, nowe albo zmienione, było w nich kilkaset. 5 lat później, w 95 roku, już dzienników ustaw było 156 aktów prawnych, ponad 1 000, a w ubiegłym roku ukazało się 269 dzienników ustaw i aktów prawnych 1728, jeśli proszę pamiętam państwa, i proszę z głowy. I niech się ktoś w tym teraz połapie. I chciałem państwu przypomnieć, że nieznajomość
prawa nie zwalnia za odpowiedzialności. Także powinniśmy studiować. A prawo trzeba nieustannie doskonalić. 1728 pozycji w ciągu roku. A pamiętacie, jak premier zapowiadał, że będzie mniej aktów prawnych i tak dalej, a potem zaczęli go cisnąć oczywiście i teraz już mówi, no przecież uchwalamy, bo będziemy uchwalić, uchwalimy jeszcze, bo zaczęto go cisnąć, najpierw chwalono, no tak, mniej biurokracji, mniej prawa, mniej nowych aktów prawnych. W tym roku ukazało się już 91 dzienników ustaw. Ale na usprawiedliwienie trzeba powiedzieć, że część prawa, które od 2004 roku Sejm nasz uchwala, no jest jak gdyby kwestią implementacji przepisów unijnych. Także tutaj... Ale ten proces już się jakiś czas temu zakończył. Jest w kolejce jeszcze wiele dyrektyw, które nie są zaimplementowane. No to cały czas tam powstają w Brukseli nowe dyrektywy, ale to już nie jest taka fala. Natomiast to jest gąszcz. No to wychodzą po 5 ustaw dziennie do przeczytania dla normalnego człowieka, jeśli chce się orientować w prawie. EKG. Emil Graczyk, proszę Państwa, pisze do mnie maila. Szanowny Panie Tadeuszu, proszę rozważyć na antenie, czy możliwe byłoby ograniczenie ekscesów stadionowych w następujący sposób. Każda osoba ubiegająca się o wstęp na mecz piłkarski legitymowałaby się stosowną kartą. Obecność w trakcie imprezy zostałaby odnotowana w stworzonej w tym celu bazie danych. Do każdego biletu wstępu doliczana byłaby kaucja około 200 zł. W przypadku dewastacji stadionu kaucja od wszystkich kibiców obecnych na imprezie ulegałaby zajęciu na rzecz Skarbu Państwa. I zasadnym wydaje się, aby zajęte środki trafiały na specjalne wydzielone konta policji. Zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej powinno przynieść skutek. Wykończymy kiboli finansowo, jeśli nie jest to możliwe w żaden inny sposób. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za... O, przepraszam, to nie chciałem tego przeczytać, ale nie czytałem wcześniej. Wspaniałą audycję, tak napisał pan. Emil Graczyk, dzięki panu. To oczywiste, to oczywiste. To oczywiste. No, dobry pomysł. Nierealny. Karty w porządku, kaucje nie do wprowadzenia, a poza tym odpowiedzialność zbiorowa źle się kojarzy i nie do przyjęcia, nie byłaby zgodna z konstytucją. Dziękuję bardzo, to wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Marcin Piasecki, Krzysztof Sobczak, Paweł Tarnowski, Ryszard Rolat Paszkiewicz, przepraszam bardzo, ja się nazywam Tadeusz Morz.